Dzisiaj troszeczkę takich tematów muzycznych z Afryki. Chciałbym się zająć postacią Simona Bikindiego, bo o ile ludobójstwo w Rwandzie zostało bardzo dobrze udokumentowane, o tyle badacze również zajęli się kwestiami dotyczącymi muzyki. Jaki wpływ muzyka mogła mieć na ludobójstwo? Czy w sumie te piosenki czy muzyka, którą preferował Simon Bikindi, w sumie mogła zachęcić Hutu do tego, żeby na dobrą sprawę przeprowadzać masakrę. Żeby było ciekawiej, w sumie nawet też skonstruowano akt oskarżenia, który i proces, który się rozpoczął 2 października 2006 roku. I dosyć paradoksalny właśnie był ten proces dotyczący właśnie Simona Bikindiego. Kim on był? No to była super gwiazda Afryki Środkowej. Urodził się 28 września 1954 roku we wschodniej Rwandzie. Tą całą miłość do tańca, do muzyki, na dobrą sprawę Simon Bikindi odziedziczył po swoich rodzicach i w wolnych chwilach grał na takim instrumencie, który się nazywa sitara. To jest taki ludowy instrument muzyczny, troszeczkę przypominający gitarę. I na tym instrumencie zaczął sobie tworzyć. Przed rozpoczęciem tej całej tragedii w Rwandzie Simon Bikindi pracował w Ministerstwie Młodzieży i Sportu oraz aktywnie udzielał się w państwowych mediach. Oczywiście ten jeden z najbardziej popularnych rwandyjskich piosenkarzy wystąpił w 1987 roku na obchodach 25. rocznicy odzyskania niepodległości, wykonując utwór, który się nazywał Twazanzere Ingoma ya Tsiami, czyli mówimy do widzenia monarchii. Ta piosenka jest dosyć taka specyficzna właśnie dla Bikindiego, bo z jednej strony wyraża radość z zakończenia feudalizmu i ustanowienia republiki. Natomiast w roku 1993 była ona bardzo popularna, między innymi wśród plemiona Hutu. I wykazywała, taka wzbudzała wśród plemienia Hutu niechęć do porozumień z Arushi i trzymania się razem wobec rzekomego zagrożenia ze strony plemienia Tutsi. Wśród tych kompozycji Simona Bikindiego oczywiście, oprócz rozmaitych ballad, bo on tworzył również ballady czy różnych przebojów, były piosenki, które w sposób oczywisty odwoływały się do idei supremacji Hutu. Najbardziej takim kontrowersyjnym utworem był utwór, który się nazywał Nanga Abahutu, czyli w języku Kinyarwanda ten tytuł jest, a on oznacza Nienawidzę Hutu. I w tekście można było znaleźć jasne nawiązania do takiej pogardy Hutu, którzy porzucili swoją tożsamość, ślepo maszerowali. I tam również jest taki motyw w tej piosence dotyczący tego, że Hutu zatraciło się, dlatego że poszło na układy z Tutsi i żeby uzyskać swoją jakąś taką niezależność, powinno zerwać te układy z Tutsi, a nawet, rzekłbym, wystąpić przeciwko Tutsi. To było takie właśnie w sumie preludium do tych wszystkich całych zamieszek. Oczywiście tekst tej piosenki niesie dużo więcej treści, niż można by sobie wyobrazić, bo każdy Rwandyjczyk wiedział, już pod pojęciem odrzucenia tożsamości, to również zyskuje się tak jakby nicość, jest się nikim, zyskuje się tą właśnie pogardę. Nieco mniej oczywistym w swojej treści był utwór Bene Sebanchisi, czyli Synowie Ojca Rolników. I również tutaj, tak samo, tym głównym tematem jest wezwanie do jedności i do solidarności Hutu. Oczywiście Trybunał, który sądził Bikindiego, stwierdził, że te piosenki były również efektem manipulacji społeczeństwem i między innymi analizowali ten utwór również specjaliści Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. Oczywiście całe ludobójstwo rozpoczęło się w 1994 roku,
Wtedy Bikindi przebywał w Europie, gdzie prowadził rozmowy w sprawie trasy swojej grupy tanecznej. Repertuar jego w sumie dobierano w jednym konkretnym takim celu. Chciano zachęcić Hutu do ostatecznego wymordowania Tutsi. Dlatego też ten Trybunał Międzynarodowy dla Badania Ludobójstwa w Rwandzie określił te piosenki Bikindiego jako piosenki, które miały bardzo znaczny wpływ na rozwój tego ludobójstwa podczas tej całej tragedii Rwandy. Oczywiście Simon Bikindi powrócił do Rwandy pod koniec studni ludobójstwa. Trybunał ustalił, że artysta osobiście zaangażował się w szkolenie i nadzorowanie masakr dokonywanych przez członków grup wojskowych, przez różne rozmaite bojówki. A co ciekawe, jak wyglądała ta, jakby to można nazwać, ścieżka dźwiękowa. Oskarżenie oczywiście, które wystosowano przeciwko Simonowi Bikindiemu, miało przed sobą bardzo takie poważne wyzwanie, ponieważ muzykowi zarzucano między innymi one były skierowane przeciwko jego działalności artystycznej. I o ile treści przekazywane w piosenkach można by określić jako takie treści, które podburzały do ludobójstwa, to jest pierwsza rzecz w tych zarzutach, natomiast drugi to było osobiste zaangażowanie się Bikindiego w te kwestie związane z ludobójstwem. Przeanalizowano bardzo dużą część tego dorobku muzycznego Bikindiego podczas tego procesu. Między innymi, jeśli powiemy coś takiego odnośnie tej piosenki, którą już mówiliśmy, Nienawidzę Hutu, Bikindi stwierdził, że ta piosenka w ogóle powinna mieć inny tytuł, że ten tytuł powinien się nazywać Przebudzenie. To miała być piosenka, która miała brać i do przebudzenia się w sumie przyczynić tego ludu Hutu. No i tutaj pozostaje pytanie, ja zostawiam wam otwarte. Czy Simon Bikindi był Bartem tak naprawdę rwandyjskim, czy można by go nazwać jako bard ludobójstwa, czy bardziej był oportunistą? Wszystkim zainteresowanym muzyką polecam twórczość Simona Bikindiego. No i polecam, żeby sobie ją w zasadzie samemu przeanalizować.